Drodzy kochani katecheci, zapraszamy Was serdecznie na kolejny filmik Metody w katechezie. Można je wykorzystać w katechezie przedszkolnej, jak i również w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zapraszamy! Metoda, którą bardzo chętnie wykorzystuję na zajęciach religii z przedszkolakami, to elementy pedagogiki zabawy, a dokładnie wykorzystanie chusty animacyjnej. Metoda ta pozwala pobudzić dziecięcą wyobraźnię, pobudzić ich do działania, a przede wszystkim wprowadza bardzo dobry, wręcz radosny nastrój. Chusta animacyjna to wielobarwna tkanina w kształcie koła, wykończona uchwytami. Jeżeli ktoś nie ma swojej chusty, to na pewno w każdym przedszkolu, gdzie pracuje, znajdzie się taka chusta, ponieważ nauczyciele wychowania przedszkolnego bardzo często stosują ją w swoich zajęciach. Zawsze, kiedy mówię z dziećmi o uciszeniu burzy na jeziorze przez Pana Jezusa, ta oto kolorowa chusta zamienia się w jezioro galilejskie. Pan Jezus wraz z apostołami płynie łodzią. Wszystkie dzieci trzymają chustę za uchwyty. Wielkość koła determinuje oczywiście wielkość chusty. Kiedy jezioro jest spokojne, nie ma wiatru, dzieci bardzo delikatnie ruszają rękoma, chusta prawie się nie rusza. Ale muszą być bardzo uważni, ponieważ kiedy mówię, że wiatr się zmienia, jest coraz silniejszy, dzieci powoli falują chustą. Łódka porusza się coraz szybciej, wręcz czasami wykonuje bardzo niekontrolowane ruchy. Na hasło burza na jeziorze dzieci ruszają najsilniej jak tylko mogą. Robi się wtedy bardzo radośnie, wręcz słychać wesołe okrzyki. Ważne jest, żeby z dziećmi wprowadzić zasady, kiedy przestajemy, kiedy się wyciszamy. Na hasło ucisz się burzo, nasze jezioro wraca do spokojnego stanu. Dzieci bardzo lubią tą metodę. Zawsze pytają, kiedy znowu chusta pojawi się na zajęciach. Zachęcam serdecznie.